Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Stwierdzam kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji wobec niewniesienia do niego zastrzeżeń. Witam bardzo serdecznie posłów zgromadzonych na sali oraz gości biorących udział w naszym posiedzeniu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, reprezentuje pan minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie pana prezesa Jacka Oko, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry panie prezesie, witam bardzo serdecznie. Jest z nami również pan Jan Sołyga, PO naczelnika w Departamencie Bezpieczeństwa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, pan Robert Śmietanka, ekspert Izby. Dzień dobry panie Robercie, witam bardzo serdecznie. Polska Izba Radiofuzji Cyfrowej, reprezentuje pan Jacek Kosiorek, wiceprezes zarządu. Dzień dobry panie prezesie, witam bardzo serdecznie. Stowarzyszenie ISAKA Warszawa, Joanna Karczewska, członek stowarzyszenia. Dzień dobry pani Anna, witam bardzo serdecznie. Oraz ośrodek Think Tank, Michał Smagowicz, członek zarządu. Dzień dobry panie Michale, witam bardzo serdecznie. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje pan Bartosz Sowojer, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji. Witam bardzo serdecznie. Tomasz Sojka, ekspert pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Unia Metropolii Polskich, Sylwester Szczepaniak, koordynator do spraw społeczeństwa informacyjnego i Smart City. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam również stałego doradcę komisji, pana Radosława Nienka. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie informacji ministra cyfryzacji na temat realizacji strategii cyberbezpieczeństwa na lata 2019-2024. Czy zgłaszają państwo wniosek do porządku dziennego? Wobec niezgłoszenia wniosku do porządku dziennego stwierdzam jego przyjęcie. Bardzo proszę pana ministra Janusza Cieszyńskiego o przedstawienie informacji. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, przekazaliśmy w formie pisemnej tę informację, ona jest dość obszerna, więc ja postaram się przejść przez te najważniejsze elementy, które myślę będą takim dobrym otwarciem dyskusji, a później z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Oprócz oczywiście takich działań, które wynikają z, można powiedzieć, business as usual w zakresie działalności podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, udało się osiągnąć parę takich celów, które myślę do tej pory nie były zakładane. Jednym z nich było uchwalenie w ubiegłym roku i wdrożenie tak naprawdę ustawy o szczególnych warunkach wynagradzania ekspertów w obszarze cyberbezpieczeństwa. To jest ustawa, dzięki której 2000 osób już dzisiaj, które spełniają formalne warunki określone w rozporządzeniu, które na podstawie tej ustawy wydano, te osoby mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie i to jest, szanowni państwo, nasza odpowiedź na to, jak wygląda aktualnie sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ubiegłym tygodniu ukazał się raport, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 9 lat na świecie przybyło około 2,5 miliona etatów osób zatrudnionych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, z czego milion jest nieobsadzonych. Było około miliona, teraz jest 3,5 miliona na całym świecie osób, które chciano by zatrudnić na tych etatach. No i widzimy, że w tym coraz trudniejszym środowisku, coraz trudniejszym otoczeniu polskie państwo zyskało instrument do tego, aby aktywnie prowadzić politykę kadrową i być w stanie nie tylko pozyskać nowych ekspertów, ale też utrzymać tych, którzy już dla Polski pracowali i zaoferować im atrakcyjne, zbliżone bardziej do rynkowego wynagrodzenia. Oprócz tego myślę, że niezwykle istotnym elementem realizacji strategii w tym obszarze ministra obrony narodowej było powołanie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
w oparciu o Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, no ale to trzeba powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli chodzi o ten obszar sił zbrojnych, to w cyberbezpieczeństwie bardzo duże postępy w ostatnich latach i to aż przyjemnie patrzeć, jak ten element się rozwija. Także tutaj wielkie gratulacje dla Ministerstwa Obrony Narodowej i wszystkich, którzy za to odpowiadają, z panem generałem Karolem Molendą na czele. Oprócz tego cały czas trwają prace legislacyjne nad innymi istotnymi aktami prawnymi. Niedawno skierowaliśmy do rozpatrzenia kolejne projekty, między innymi projekt, który ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej. To jest odpowiedź na sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach w coraz większym stopniu, czyli zagrożenia spoofingiem, phishingiem, smishingiem i takimi nadużyciami telekomunikacyjnymi czy w komunikacji elektronicznej, które wprost uderzają w obywateli. Do tej pory było tak, że dla wielu cyberbezpieczeństwo było domeną wyłącznie ekspertów, jakichś bardzo skomplikowanych systemów. Dzisiaj widzimy, że to jest coraz większy problem dla zwykłych obywateli, stąd też decyzja o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ta formacja funkcjonuje już od początku tego roku. Trwają też prace nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Tutaj to jest kompleksowa regulacja, która oprócz kwestii związanych z nowelizacją tych przepisów, które do tej pory były w zakresie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, dodaje też bardzo ważny rozdział dotyczący bezpiecznej sieci łączności rządowej, sieci, która byłaby oparta o pasmo 700 MHz. Cały czas trwają też prace, które mają na celu skonsolidowanie tego sektora cyberbezpieczeństwa, czyli tutaj rozbudowujemy z jednej strony współpracę w ramach struktur państwowych, a z drugiej w ramach programu PW Cyber otwieramy się coraz bardziej na świat zewnętrzny, coraz więcej partnerów, firm krajowych, ale też międzynarodowych do tego programu dołącza. Rozbudowujemy zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Powstają też kolejne ISAC-i. Tutaj też jest z nami pan prezes Jacek Oko z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Taki ISAC dla sektora telekomunikacyjnego w UKE funkcjonuje. Myślę, że to też dobrze pokazuje, że w tym obszarze najważniejsze jest nie tylko to, żeby były jakieś przepisy, ale też to, żeby po prostu była chęć. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za tę inicjatywę, bo między innymi w ramach tej inicjatywy powstały szczegółowe założenia tej ustawy, o której przed chwilą mówiłem. Myślę, że też warto powiedzieć o tym, że na cyberbezpieczeństwo i teraz pracujemy nad przeglądem tej strategii, i to będzie jeden z jej elementów. Na cyberbezpieczeństwo w końcu ułożymy znacznie więcej środków niż do tej pory. Kilka tylko elementów. W ramach programu Cyfrowa Gmina około 100 milionów złotych w tym roku trafiło do samorządów właśnie na cele związane z cyberbezpieczeństwem. W ramach wspólnie realizowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia programu rozbudowy zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w szpitalach 0,5 miliarda złotych środków właśnie na zabezpieczenie systemu ochrony zdrowia. Oprócz tego te dodatkowe środki na wynagrodzenia, o których mówiłem, to jest około 170 milionów złotych w tym roku. Zwiększenie o 100% dotacji podmiotowej dla CSIRT-u NASK. Rozbudowa też innych systemów właśnie z obszaru cyberbezpieczeństwa, między innymi systemu komunikacji niejawnej, takiego jeszcze powiedzmy nim uda się zbudować tego operatora sieci bezpieczeństwa, to rozbudowa tych rozwiązań, które już wcześniej powstały w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kolejne instytucje. No i tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy, to w tym roku myślę, że około 800 milionów złotych więcej niż w roku ubiegłym w tym sektorze cywilnym
Mówię tutaj o ABW, już mówię o służbach i o NASK-u, na te cele wydamy. Także myślę, że to jest duża zmiana. W ramach Ministerstwa Obrony Narodowej te wydatki też stale rosną, bardzo ambitna. Druga edycja programu CyberMIL też ma w sobie duży komponent inwestycyjny. Jesteśmy też aktywni na arenie międzynarodowej. Jesteśmy jednym z liderów programu budowy ambasad danych na terenie całej Europy. Jak pewnie część z Państwa wie, taką ambasadę danych dzisiaj posiada w Luksemburgu Estonia, natomiast Polska chciałaby i o to zabiega na poziomie unijnym i tutaj mamy sojuszników, chciałaby, żeby te sprawy uregulować na poziomie całej Unii Europejskiej. Dzięki naszej aktywności udało się też w motywach do NIS-u drugiego zawrzeć kwestie nawiązujące do naszego rozwiązania w zakresie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli tak naprawdę NIS 2 będzie mówił o tym, że należy zapewnić finansowanie dla rozwoju cyberbezpieczeństwa. To jest trochę nawiązanie do tego, co pan minister z Estonii zaproponował w ubiegłym roku w ramach tak zwanej deklaracji Stalina, gdzie zaproponowano, że na wzór wydatków na obronność w NATO powinien być minimalny poziom wydatków na cyberbezpieczeństwo. No i to jest w pewnym sensie nawiązanie do tego, już jakieś skonkretyzowanie. Także tutaj właśnie dzięki zabiegom naszych dyplomatów udało się to wprowadzić do tekstu, mimo że pomysł, można powiedzieć, się zrodził na już dość późnym etapie prac nad NIS-em 2, ale wszystkie państwa członkowskie, no ta sytuacja, którą mamy na Ukrainie, jeszcze nas tylko utwierdziła w tym przekonaniu, wszystkie państwa członkowskie z dużym zainteresowaniem spoglądają na te rozwiązania, które my wprowadzamy, także myślę, że w wielu miejscach, w wielu punktach jesteśmy liderem także na tej arenie międzynarodowej. No i tutaj też nie sposób nie powiedzieć o działaniach, które realizujemy w związku z wojną w Ukrainie. Wspólnie z Ukraińskim Ministerstwem Transformacji Cyfrowej myślę, że suma różnych projektów, które zrealizujemy, przekroczy 100 milionów złotych w tym roku. To są projekty, które podnoszą bezpieczeństwo Ukrainy, które dają możliwość korzystania z technologii, z infrastruktury właśnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa ukraińskich systemów, także myślę, że to też jest dobra współpraca i bardzo pożyteczna i ona pokazuje, że wtedy, kiedy nasi przyjaciele są w potrzebie, to my jesteśmy w stanie na te potrzeby szybko i sprawnie odpowiadać. To są chyba najważniejsze elementy, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Wiele z nich trochę wykracza poza zakres tej informacji, no ale dlatego też uznałem, że skoro tutaj Państwo dysponujecie tym dokumentem, to ewentualnie możecie się z nim zapoznać, a takie rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie, to ja po prostu dopowiedziałem. Także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Bardzo dziękuję panie ministrze za po pierwsze za pana obecność i za przekazanie nam tych informacji i omówienie dokumentu. Chciałbym złożyć na pana ręce taki żal, jeżeli będzie pan rozmawiał z premierem na jakimś spotkaniu. Uważam, że ten dokument czy ta dyskusja jest bardzo ważna i na jednej z pierwszych stron mamy informacje dotyczące polskiego wojska, nikogo z Ministerstwa Obrony niestety nie ma. Uważam. Ja muszę to wziąć 100% na siebie, ponieważ nawet dzisiaj rozmawiałem z panem ministrem Wiśniewskim i może zabrakło mi skromności, ale zobowiązałem się do tego, że będę także i pana ministra reprezentował podczas dzisiejszego posiedzenia. Także pan minister Wiśniewski bardzo chciał dzisiaj być, a ja go namówiłem, żeby nie ten. Także bardzo panie przewodniczący, przepraszam i to jest 100% moja wina. Także to absolutnie. Ministerstwo Obrony Narodowej ma w panu, panie ministrze, bardzo dobrego adwokata. Nie, no ja po prostu mówię jak jest. No to byłoby nieuczciwe, gdybym tutaj o tych ważnych okolicznościach nie wspomniał. Dziękuję panie ministrze za przedstawienie informacji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów posłów państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę bardzo, panie pośle, oddaję głos.
Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, ja bardzo chciałem podziękować panu ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu, który przyjechał na spotkanie z przedsiębiorcami do Mielca MŚP i tak właśnie na konferencję Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców z panem z NASK, z ekspertem, panem Kamilem Kuciem. Na tej konferencji wzięli udział również przedstawiciele policji z naczelnicy, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem. Bardzo ważne, bardzo udane spotkanie i bardzo potrzebne spotkanie, ponieważ szczególnie ci przedsiębiorcy mikro, mali, średni no, potrzebują właśnie takiego dorady i takiego roboczego spotkania. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie pośle. Czy ktoś z posłów chciałby jeszcze zabrać głos? Czy ktoś z zaproszonych gości? Jeżeli pan pozwoli, to może od pani Anny zaczniemy, ustąpimy kobiecie, tak? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Karczewska. Reprezentuję osoby, które na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Zatem dzisiejszy temat jest nam szczególnie bliski. Chciałam się odnieść do kwestii, które poruszył pan minister oraz do innych kwestii zawartych w celach strategii, a które dzisiaj niech zostały poruszone. Pierwsza rzecz, wspomniał pan o Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Otóż mam sygnały od członków naszego stowarzyszenia pracujących w sektorze publicznym i mówię tu o certyfikowanych audytorach, czyli o osobach z najwyższymi kompetencjami, że kryteria przyznawania dodatków są mocno uznaniowe. Absolutnie nie zawsze wiadomo, na jakiej zasadzie dodatki są wyliczane. W pierwszej grupie szczególnie widełki są zbyt duże, bo tam jest między 2000 a 30 tysięcy. I o dziwo, tam są właśnie audyty ulokowane, a brakuje certyfikatu CISA w pierwszej grupie. I chcielibyśmy zaproponować chociażby, żeby w taryfikatorze, jak ja to tak nazywam, audyty były jako oddzielny podpunkt i oddzielnie wycenione. Bo to wydaje nam się mocno dziwne, że osoba, która ma najwyższe kwalifikacje, czyli międzynarodowy certyfikat, ocenia osoby, które na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem, ma dwa razy niższy dodatek niż osoby, które audytuje. Druga kwestia, właśnie działanie, zwalczanie cyberprzestępczości i proponowana ustawa o nadużyciach w komunikacji. Bardzo czekam na wyniki raportu, czy kontroli NIK o nazwie działania państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w tym kradzieży tożsamości. To nam da duże wyobrażenie o tym, co jeszcze pozostało do zrobienia. To jest też właśnie w ramach celu pierwszego. Cel drugi. To są między innymi opublikowanie narodowych standardów cyberbezpieczeństwa, które obowiązują od 1 września 2021 roku. Ja napisałam opinię w czasopiśmie, które mam nadzieję, że pan się z nią zapoznał, ale co jest dla nas bardzo istotne, oprócz kiepskiej jakości tłumaczeń, to są pytania, które ja zadałam. Bardzo liczymy na odpowiedź, czyli jak narodowe standardy cyberbezpieczeństwa mają się do rozporządzenia o KRI, jak mają się do innych metod, szczególnie tutaj jest narodowy standard ramy zarządzania ryzykiem, jak się ten standard ma do innych metodyk zarządzania ryzykiem, ja je wymieniam w swoim artykule, oraz jak i kiedy zostaną narodowe standardy cyberbezpieczeństwa uwzględnione w szablonach audytu zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
oraz i czy w ogóle były uwzględnione w diagnozie cyberbezpieczeństwa, czyli w bardzo cennej inicjatywie, która jest związana z cyberbezpieczeństwem w samorządach i prowadzone są prace w ramach konkursu Cyfrowa Gmina. Chciałam też zwrócić uwagę, że tam mało nie doszło do naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej naszego stowarzyszenia. Naprawdę, to brakowało niewiele, a wie pan sam, panie ministrze, jak bardzo Amerykanie, a również moje stowarzyszenie międzynarodowe ISATA jest wyczulone na ochronę praw autorskich, własności intelektualnej. Chciałam tutaj podziękować pani dyrektor Pogorzelskiej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która zareagowała natychmiast na mój sygnał o możliwości naruszenia praw autorskich. Niestety na NASK nie mogłam liczyć w tej sprawie. Kolejny punkt też dotyczy właśnie stanu cyberbezpieczeństwa. No nie dalej jak w kwietniu na posiedzeniu komisji mieliśmy przedstawione wyniki kontroli organizacji pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. I to był kolejny raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazywał na poważne braki w cyberbezpieczeństwie. I to, co nas najbardziej zmartwiło, to brak audytów. W raporcie przedstawionym w kwietniu przeprowadzono lub w trakcie kontroli NIK-u zaledwie 5 kontrolowanych podmiotach, co stanowi 13%. Czyli ten audyt nadal jest postrzegany jako takie coś zbytecznego, coś, co już, no dobra, no zrobimy, ale tak już siłą rozpędu albo właśnie jak NIK wejdzie. Powiem też, że ja często przeglądam raporty z kontroli zarządczej. To jest bardzo ciekawa lektura, dostępna bez ograniczeń na stronach jednostek. I znalazłam właśnie jedno ze sprawozdań z kontroli zarządczej jednego z ministerstw, gdzie się okazało, i on to szczerze przyznaje, że przez 5 lat nie przeprowadzili żadnego audytu bezpieczeństwa. Więc tutaj bardzo bym prosiła, żeby jeszcze nalegać, jeszcze wymagać i niemalże no, zmuszać do tych audytów, pomimo zapisów w odpowiednich przepisach polskiego prawa. Przy okazji chciałam spytać, bo w ramach badania ewaluacyjnego bazy wiedzy cyberbezpieczeństwa oraz narodowych standardów cyberbezpieczeństwa zostało zadane pytanie następujące. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w Twojej organizacji jest, to jedna z odpowiedzi do wyboru, poddawany cyklicznej ocenie przez akredytowanego audytora. Może to jest to, co myli? Bo ja nie słyszałam o żadnych akredytowanych audytorach. Ja słyszałam i sama jestem certyfikowanym audytorem. Natomiast nie wiem, skąd się pojawiło pojęcie akredytowanego. Być może to wprowadza w błąd i zamieszanie, bo może na polskim rynku w ogóle nie być akredytowanych audytorów. Kolejna bardzo niepokojąca sprawa to są wyniki badań wykonanych na zlecenie serwisu Chroń PESEL i Krajowego Rejestru Długu pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie wiem, czy pan zna wyniki, ale one są porażające i przerażające, bo wychodzi na to, że wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce oraz cyberzagrożeń, czyli czego boją się Polacy, jest nikła. I na dodatek oba badania pokazują, że się niewiele zmienia. Więc ja już pomijam, że jak krew w piach poszły starania, albo też brak starań przez ostatnie 4 lata wprowadzenia odpowiedniej ochrony danych osobowych, tak, bo RODO obowiązuje już 4 lata plus 2 lata przed, w sumie 6 lat i nie ma wyników. Na dodatek badania Krajowego Rejestru Długów potwierdzają się w badaniu poziom wiedzy finansowej Polaków 2022 przeprowadzonym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację Giełdy Papierów Wartościowych
I tam jest stwierdzenie, ponad połowa Polaków odczuwa brak wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Istotnie częściej wskazują go osoby w wieku 25-34 lata. I cyberbezpieczeństwo jest tematem pierwszej potrzeby wymagającym poprawy. Nadal ponad 50% badanych stwierdziło, że nie wie, jak się chronić. To jest też oczywiście badanie ENISA, Rising Awareness of Cyber Security, tam nawet Polska, a konkretnie Departament Cyberbezpieczeństwa, no, Ministerstwa Cyfryzacji wtedy jeszcze, zgłosił, że z tą świadomością jest kłopot. There is a problem in moving from awareness to execution. Practicality and implementation are always challenges. Czyli jest to kwestia, to jest raport tam z 2021, ale badanie było wykonane w 2020. My nadal stoimy w miejscu. Czegoś zdecydowanie brakuje pod tym względem, a jest to cel numer 4 ze strategii. Jest też bardzo ciekawa kwestia seniorów, której pan nie podniósł, a ja się nią zaczęłam ostatnio bardzo interesować. Szczególnie po lekturze książki pani profesor Marty Wrońskiej. Okazuje się, że u pani profesor nie ma cyberprzestrzeni, jest tylko przestrzeń medialna. Chociaż jak wynika z bibliografii, dotarła do materiałów NASK-u i innych rządowych materiałów, a mimo to cały czas posługuje się pojęciem przestrzeni medialnej. Czyli nawet tam jest jak gdyby problem z dotarciem i ujednoliceniem terminologii. A jeżeli nie mamy ujednoliconej terminologii, no to reszta też może wprowadzać w błąd. Śledzę obecnie kursy prowadzone w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych, Aktywni Plus. I to są zajęcia prowadzone przez, czy pilotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Mam pytanie, czy w ogóle jest jakieś śledzenie, co jest proponowane seniorom w trakcie kursów. Była przecież inicjatywa komisji i stanowisko z 7 grudnia. Ja zgłosiłam gotowość naszych seniorów z naszego stowarzyszenia. Byłam także w kontakcie z kolegami z Polskiego Towarzystwa Informatycznego i oni też są bardzo zainteresowani współpracą w ramach uświadamiania seniorów i w razie czego przygotowywania materiałów. W samym programie wieloletnim na rzecz osób starszych jest priorytet numer 3 obejmujący zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania przy wykorzystywaniu współczesnych narzędzi cyfrowych, ale tak patrząc na program, bo starałam się dotrzeć do niektórych, nie jestem do końca przekonana, czy jest to właściwy kierunek. Zresztą mam odgłosy, że zajęcia prowadzone dla seniorów, jeżeli prowadzą je mężczyźni, to lubią się chwalić swoją wiedzą. Jeżeli prowadzą kobiety, to z kolei mówią do seniorów jak do czterolatków. A pani profesor bardzo słusznie zwróciła uwagę na to, że prowadzenie zajęć dla seniorów wymaga przede wszystkim profesjonalnej metodyki nauczania przystosowanej do ich percepcji. Samo sformułowanie proszę znaleźć ikonę lub otworzyć plik nie jest wystarczającym poleceniem. Należy wytłumaczyć tej grupie osób całą komputerową filozofię. Człowiek starszy patrząc na ekran komputera nie widzi ikon czy plików, tylko ciąg znaków, więc trzeba nauczyć go dostrzegania poszczególnych elementów. I tu obawiam się, że osoby młode prowadzące szkolenia powinny same przejść przeszkolenie, jak prowadzić kursy dla seniorów. Kolejny bardzo ważny cel, cel numer 1, dotyczy także oświaty. I tu ja już od 2 lat apeluję o to, żeby się przyjrzeć wreszcie, jak wygląda weryfikacja tych rozlicznych programów, programików, aplikacji, innych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, czyli tak zwanych TIC-ów, które się pojawiły z dnia na dzień w oświacie.
i rozdają i rozsiewają dane naszych dzieci na prawo i lewo. Był mój artykuł na ten temat jeszcze w 2020 roku i absolutnie nie dzieje się w tej sprawie nic. Teraz doszły gry. Ja próbowałam nawet obejrzeć jedną z nich i powstrzymałam się od jej instalacji, bo już mnie zaniepokoiło, gdzie moje dane trafią. Czy gry, które są proponowane w tej chwili przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, będą weryfikowane, tak jak urządzenia, które mają być stosowane w cyberbezpieczeństwie, mają być i są badane chociażby przez Instytut Łączności, czy także oprogramowanie, które de facto będzie obowiązkowe w szkołach, też będzie weryfikowane, gdzie dane trafiają. Pani Anna, dajmy szansę może panu ministrowi. Jeszcze mam dosłownie dwa slajdy, a są to kolejne bardzo ważne pytania. I też prosiłabym o, ten jeden pominę, ale chcę zwrócić uwagę na uczelnie. Są tylko dwie uczelnie z Polski wymienione na stronie ENISA. Nie wiem dlaczego, bo wiem, że więcej uczestniczy w różnego stopniu kształceniu cyberbezpieczników, a na stronie ENISA są podane tylko dwie uczelnie. I to też by wymagało weryfikacji. I na koniec, ostatni slajd u mnie, to jest kwestia kobiet. Ukazała się książka pod patronatem Women for Cyber Foundation. To jest fundacja utrzymywana ze środków unijnych. Tylko cztery kobiety były w niej i są w niej, w tym ja. Dlatego wiem, że w ogóle coś takiego jest. Tylko cztery Polki. I teraz czy w ogóle są przewidziane jakieś większe projekty, programy właśnie włączenia kobiet do cyberbezpieczeństwa, dania im szansy zaistnienia. Tym bardziej, że raport unijny, znaczy ENISA, tak, z 2021 roku, zresztą bazujący właśnie na tych dwóch uczelniach, jedynych dwóch, stwierdza, że zdecydowanie brakuje kobiet w cyberbezpieczeństwie, a wszystkie badania, wszystkie wykazują, że mieszane zespoły cyberbezpieczeństwa pracują dużo lepiej. A jedną kwestię to w razie czego bezpośrednio z panem ministrem poruszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Anno. Panie ministrze, jeszcze nasz doradca się zgłosił, jeżeli pozwolicie i pana też dopuszczę, oczywiście zrobimy taką kolejność. Doradca, odpowiedź, oddaję od razu panu głos, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze, szanowna komisjo. To jest bardzo niewdzięczna rola referować postępy w realizacji strategii cyberbezpieczeństwa, bo w zasadzie jeśli to jest taki obszar, w którym jeśli nic nie słychać, to znaczy, że jest dobrze w zasadzie. Tak? To znaczy wtedy, kiedy pojawiają się problemy, to jest bardzo głośno. No i oczywiście incydenty zawsze się będą zdarzać. To znaczy nie ma takiej organizacji, ani takiego systemu, który byłby w stanie sobie poradzić z wyeliminowaniem kompletnie incydentów, ale oczywiście zawsze warto przyglądać się temu, jak na te incydenty organizacja reaguje. Ja chciałem się odnieść trochę do tego, o czym pan minister mówił odnośnie tego rozwiązania mającego zatrzymać i przyciągnąć kadry do szeroko pojętej administracji państwowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. To oczywiście tam jest katalog instytucji, których to dotyczy, to on nie jest też taki obszerny, więc jest pewnie wiele administracji, zwłaszcza na niższym szczeblu, które takiego mechanizmu nie mają, mogą starać się korzystać z jakichś innych mechanizmów, ale nie są tak efektywne. I tutaj jakby dwie uwagi, trochę odnosząc się do głosu mojej poprzedniczki. Ja dobrze rozumiem w tym rozporządzeniu fakt, że kompetencje dotyczące i certyfikaty dotyczące audytu są wyceniane niżej niż kompetencje i certyfikaty dotyczące
takich praktycznych umiejętności zabezpieczenia systemu teleinformatycznego. I nie wynika to z wartościowania tych kompetencji pod względem tego, ile pracy wymagało ich przyswojenie czy jakichś takich rzeczy, tylko bardziej wynika to z wartościowania, jaki rynek nakłada na to. Po prostu ci eksperci, którzy bezpośrednio zajmują się zabezpieczeniem tych systemów teleinformatycznych, są w tej chwili natychmiast przez rynek przyciągani na dużo wyższych stawkach niż eksperci, którzy zajmują się audytem na poziomie takim meta. I to niestety jest powszechne dla wielu stanowisk w administracji i także menadżerskich w firmach, bo doszliśmy do takiego punktu, w których menadżerowie zarządzający zespołami inżynierów, programistów czasami są wynagradzani gorzej niż członkowie tych zespołów. I nie dlatego, że są mniej wartościowi. Po prostu rynek te kompetencje menadżerskie wycenia niżej niż kompetencje poszczególnych deweloperów. Można oczywiście się z tym nie zgadzać, można polemizować z rynkiem, no ale mechanizm jest po to, żeby przeciwdziałać temu, co rynek powoduje, a nie żeby z nim polemizować, to znaczy, żeby zatrzymać tych ludzi, i ja to rozumiem. I jakby to mnie tak nie uderza. Jest pewna rzecz, którą w tym rozporządzeniu, ponieważ uchwalając ustawę, właściwie nie było projektu rozporządzenia, on był bardzo taki szczątkowy, która finalnie, jak rozporządzenie się pojawiło, to mi rzuciła się w oczy, że tam zwłaszcza dla tych niższych stanowisk te wymagane kompetencje i wymagane certyfikaty, przynajmniej niektóre z nich, są, powiedziałbym szczerze, bardzo podstawowe. To znaczy, to są certyfikaty możliwe do zdania no, niewielkim nakładem sił i środków i w zasadzie powinny być w stanie być zdane przez trochę lepszych studentów albo absolwentów uczelni technicznych, informatycznych. I znowu, rozumiem, jak z każdą taką listą, no to jest pewna praca, rzeczywistość to weryfikuje, trzeba pewnie przyjrzeć się, jak to działa, ale ja mam wrażenie, że trochę konstruując tą listę, jakby i znowu, te certyfikaty stosunkowo proste wyceniane są przez rynek, znowu, przez rynek są wyceniane dość wysoko, więc rozumiem w rozporządzeniu, że się znalazły, ale przez to to rozporządzenie stało się w zasadzie i to rozwiązanie stało się nie takim ekskluzywnym mechanizmem nagradzania zupełnie jakby wybitnych specjalistów, których chcielibyśmy zatrzymać, tylko trochę mam wrażenie, że zaczyna przypominać taki mechanizm wynagradzania w ogóle wszystkich, którzy się zajmują cyberbezpieczeństwem, bo po prostu stawki w tej dziedzinie nie przystają do stawek rynkowych. I wydaje mi się, że po prostu jakby apeluję nie tyle o zmianę tych stawek, tylko zastanowienie się, czy to powinien być ten mechanizm, czy może ten mechanizm powinien wyglądać inaczej i to powinna być po prostu zwyczajnie siatka płac, być może ze specjalnym rozwiązaniem dla naprawdę wybitnych ekspertów. I to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, oddaję głos i później przechodzę do pana. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No tutaj pani poruszyła tak wiele tematów, że ja szczerze mówiąc, tak szczegółowych, że ja szczerze mówiąc mam dwie propozycje do wyboru przez panią, która pani uzna, że jest bardziej racjonalna. Pierwsza to jest taka, że po prostu byśmy zaprosili na spotkanie i sobie przez te slajdy, bo jak rozumiem pani ma prezentację jakąś, i byśmy się przez to sobie przeszli i sobie po kolei omówili, no bo też mam wrażenie, że poza faktem, że wszystkie te kwestie dotyczą cyberbezpieczeństwa, to bez wątpienia, to jakby one trochę chyba odbiegają od takiego meritum naszej dzisiejszej dyskusji i dlatego myślę, że ewentualnie takie spotkanie by pozwoliło pewne rzeczy tam wyklarować, odpowiedzieć szczegółowo, a niekoniecznie może na tym forum, na którym jesteśmy dzisiaj. Jeżeli chodzi o te wypowiedzi dotyczące samej ustawy i tego wartościowania, rozporządzenia, no to ja powiedzmy rozumiem, że może być tak, że są jakieś uwagi do tego. My staraliśmy się te różne uwagi zebrać z szerokiego spektrum w trakcie konsultacji. Przyznam, że nie spłynęło ich jakoś bardzo dużo, natomiast tak jak tutaj powiedział pan radca, my od samego początku staraliśmy się kierować tym, jakie są stawki rynkowe, tak, a nie jakie są stawki, a nie tym, żeby właśnie wartościować względem siebie te różne stanowiska. I tutaj też chciałem jedną rzecz powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest
że to jest rozwiązanie, które jest dla jakiegoś bardzo wąskiego grona ekspertów, nie wiem, że jakichś takich osób super wybitnych, których potrzeba kilka czy kilkanaście, tylko to jest właśnie dokładnie to, o czym Pan powiedział, czyli taka pewnego rodzaju siatka płac w cyberbezpieczeństwie. Dlaczego ona jest jakby w ten sposób wdrożona? Przede wszystkim dlatego, że to jest ustawa, która ma horyzontalne oddziaływanie na szeroki katalog instytucji, które z tego świadczenia teleinformatycznego korzystają. Propozycja, żeby z poziomu takiego aktu prawnego jakby wchodzić w siatki płac wielu instytucji, no w mojej ocenie byłaby skazana na niepowodzenie, bo to jakby no, wiemy doskonale, że to są takie bardzo wrażliwe, kluczowe sprawy dla każdego kierownika jednostki. Są różne reżimy, w których to funkcjonuje. Mamy żołnierzy, mamy funkcjonariuszy, mamy cywili, no, bardzo dużo różnych specyficznych uwarunkowań. I dlatego taka formuła. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że można powiedzieć, że w niektórych aspektach ona jest niedoskonała, natomiast patrząc na efekty, uważam, że no lepiej zrobić tak i później tam to poprawić. I stąd też jesteśmy w trakcie nowelizowania tej ustawy po tych pierwszych miesiącach jej funkcjonowania, właśnie dlatego, żeby uwzględnić te uwagi, które do nas w międzyczasie spłynęły. I uważam, że to jakby był pragmatyczny wybór i powiedziałbym, korzyści dalece przewyższają ewentualne minusy tego rozwiązania. Także ja to tak oceniam na ten moment. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Oddaję panu głos, bardzo proszę. Pani Ano, to w następnym okresie... Chciałam tylko proszę potwierdzić, że bardzo chętnie, natomiast to, o czym ja mówiłam, ściśle przywiązałam do każdego z celów strategii, żeby właśnie nie wychodzić poza ramy dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, daję panu głos. Taką pineseczką przyłożę do lewego głośnika. O, już powinno działać. Dwa lata mi nie było w Sejmie, technologia się zmieniła i już sobie nie radzę. To jest przykład dostosowania cyfrowego. Dzień dobry, Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich, Koordynator Spraw Społeczeństwa Informacyjnego. Ja mam cztery punkty, postaram się szybko. Jedna rzecz, do której chciałbym się odnieść, jeżeli chodzi o ustawę wzmacniającą wynagrodzenia w sektorze publicznym, no, niestety samorządów nie ma w tej ustawie i jeżeli są jakieś prace w przyszłości nad jej nowelizacją, to można się zastanowić, jak ująć jednostki samorządu terytorialnego w tej ustawie po to, żeby i starczyło środków i zabezpieczyć te najważniejsze potrzeby w samorządach. I oczywiście znowu tutaj będę mówił głównie o naszych dużych miastach, dlatego że my działamy w takiej bardzo niekomfortowej dla nas sytuacji. Dlatego że z jednej strony duże miasto, mówię o mieście nie tylko będące członkiem Unii Metropolii Polskich, ale zaliczając miasto od 100 tysięcy, a nawet 50 tysięcy obywateli w górę, to jest szereg instytucji i następuje nieuchronna centralizacja na poziomie lokalnym struktury miasta, informatyki i też cyberbezpieczeństwa, przemawiając za tym koszty. Ale jedno, ta centralizacja powoduje większy zasób na większą konieczność i ochrony tej infrastruktury, ale też poszukiwania pracowników, a jeszcze do tego jest problem, że w większości tych miast konkurujemy z sektorem prywatnym, a na skutek tej ustawy konkurujemy z sektorem rządowym. I już widać, że pracownicy z administracji samorządowej odpowiedzialni za kwestie cyberbezpieczeństwa przechodzą do administracji rządowej, która jest objęta tą ustawą, więc mamy podwójną rywalizację i ten fakt jest o tyle niepokojący, że teraz mamy przedłużający się standard związany ze stanami zagrożenia CRB i widać, że tych pracowników po prostu brakuje na tych odcinkach, żeby spełnić te wymagania, które są w tych standardach CRB, w poziomach CRB określone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz już stricte do strategii. Proszę Państwa, w strategii, która jest obecnie obowiązująca, jednostki samorządu terytorialnego występują tylko dwa razy. Raz jako przedmiot troski ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu ich szkolenia i tutaj trzeba przyznać
Ministerstwo Cyfryzacji i NASK-owi, że bardzo w tym zakresie dużo robi. Z informacji, które posiadam, to są setki osób, które są przeszkolone z cyberhigieny głównie i ten kierunek jest jak najbardziej potrzebny i należy go rozwijać. Ale problem jest, jeżeli chodzi o współpracę jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową i to nawet nie problem komunikacyjny, bo tutaj jakby zrozumienie potrzeb istnieje, tylko instytucjonalne. My mamy do dyspozycji na tę chwilę głównie CSIRT-NASK, który jest instytucją reaktywną. Potrzebujemy większej współpracy instytucjonalnej i to, co my postulujemy, to oczywiście są w KPO i w funduszu na europejskich środków, są przewidziane środki na regionalne SOKi i tak dalej, ale znowu, jeżeli chodzi o samorząd centralny, samorząd miejski, specyfika jest naprawdę duża, bo średnio miasto ma 200 jednostek oświatowych plus jednostki organizacyjne pomocy społecznej plus jednostki inne, które są tworzone na podstawie ustaw szczególnych i potrzeby nasze bezpośredniego kontaktu z tym CSIRT-em, z tym ISAK-ą, jeżeli powstanie, lub z tym innym kontaktem, to jest zupełnie inna skala. To nie jest skala małego miasta, małej miejscowości, dla których jak najbardziej jest to, żeby pokazać skalę na liczbach. Średnie zamówienie na program zabezpieczający, antywirusowy w mieście jest od 2 do 3 milionów. To o takich kwotach mówimy. Tak? I oczywiście miasta przygotowują się też do stworzenia po własnej stronie kompetencyjnej coraz większych organizacji. Mowa tutaj o SOKach, o zakupowaniu usług. I ostatnia rzecz. Mam wrażenie, że strategia, która była przygotowana, ona nie zauważyła pewnej zmiany, która się dzieje na rynku. I dzisiaj była mowa o tym, że będziemy dokonywać dużych inwestycji. Inwestycja w ludzi jak najbardziej, inwestycja w technologię też, ale to, z czym my się spotykamy, to zmiana modelu. My już nie możemy kupić pewnych rzeczy, dlatego że nie są oferowane w modelu dostawy, tylko w modelu usługi. Cyber as a service. I to nas bardzo mocno ogranicza, bo jesteśmy skazani na kilkunastu kluczowych dostawców. I powiem tak, ci, którzy, na których nas stać, my ich sami nie chcemy, dlatego że nie dają odpowiedniej gwarancji, a tych, którzy byśmy chcieli, nas nie stać. A środki, które są przewidziane w różnych strategiach, to są jednak na inwestycje, a nie na zakupowanie usług. I ostatnia, trzecia rzecz, proszę Państwa, coś, co powstało na samorządowym okrągłym stole, samorządowy okrągły stół we Wrocławiu i tam był stolik cyberbezpieczeństwa, też byli przedstawiciele Departamentu Cyberbezpieczeństwa, za co dziękujemy. Dyskusja była gorąca, nie ze wszystkim się zgodziliśmy, ale tam pojawiło się coś, co nas uderzyło. Zapominamy o trzecim sektorze. I tu nawet nie chodzi o każdej jednostce organizacyjnej, każdej jednostce trzeciego sektora, tylko nawet o tych jednostkach, które za nas, za administrację, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, realizują zadania publiczne. Sektor oświaty. W małych, średnich jednostkach samorządu terytorialnego całkowicie, nie chcę powiedzieć sprywatyzowane, ale uspołecznione, o tak, może to będzie lepsze słowo, za pomocą jednostek sektora finansów publicznych. W ochronie zdrowia za chwilę też się zacznie to dziać i oni coraz bardziej wchodzą, wspomagają nas w tę realizację, a z punktu widzenia ich strategii i z punktu widzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa są niewidoczni i jeżeli byśmy mieli w przyszłości o tym myśleć, potrzebujemy wypracować jakiś mechanizm dla tej też grupy, bo to jest postulat nie tylko środowiska samorządowego, ale też środowiska nie tylko NGO-sowego, ale też samorządowego, no bo my z tych usług korzystamy. Dziękuję bardzo. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Zróbmy taką samą zasadę, pan minister, i wrócę za chwilę do pana. Dobrze? Bardzo dziękuję. Panie ministrze, daję panu głos. Dziękuję bardzo. Oczywiście ja rozumiem, że te potrzeby się pojawiają, no, choćby patrząc po samym budżecie, no, takie duże miasto, no to pewnie jakiś mniejszy dział administracji rządowej swoją skalą przekracza, tak? Także pełna zgoda, że tam jest taka potrzeba. Natomiast też szczególnie te duże miasta mają przez ostatnie lata szansę na korzystanie z większych niż kiedykolwiek wcześniej wpływów z różnego rodzaju danin publicznych, w szczególności z udziałów swoich w PIT-cie i w CIT-cie. I myślę, że to jest doskonały sposób na to, żeby finansować z tego swoje wydatki w tym zakresie. Tak, oczywiście są te programy, które uzupełniają cyfrowa gmina czy cybergmina, którą planujemy w ramach środków z KPO.
Natomiast, Szanowni Państwo, no szczególnie mówię o tych wielkich miastach, tak? Dlatego, że no, jest tak, że jesteśmy w Warszawie, tak? No, jeżeli kilka milionów złotych kosztuje program antywirusowy, tak? No to inwestycje drogowe, które mijamy jadąc do Sejmu z miejsca pracy, to są na pewno dużo większej wartości niż środki, które są niezbędne do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni instytucjom, które samorząd posiada. Także ja bym naprawdę zaczął przechodzić do tego nie jako jakiejś ekstrawagancji czy jako czegoś dodatkowego, tak? Tylko wydatki na cyberbezpieczeństwo to są takie same wydatki jak na prąd, gaz i tam ochronę, tak? No to jest też ciekawe pytanie, ile właśnie taka wielka metropolia wydaje na usługi typu, no, z zakresu bezpieczeństwa typu ochrona fizyczna różnych obiektów, którymi dysponuje, tak? I czy na to ktoś jakby oczekuje jakichś dodatkowych środków z programów i tak dalej? No nie, no bo szczególnie, że tak jak tutaj pan Sylwester słusznie mówi, to przechodzi coraz bardziej w ten model usługowy, tak? I taka jest zawsze, taka jest też rola środków europejskich, że one są zgodne z tą zasadą subsydiarności, czyli no za takie rzeczy, powiedzmy, ekstra to dofinansowujemy ze środków europejskich, a business as usual płacimy z własnego bieżącego budżetu. I ja oczywiście rozumiem, że to są drogie rzeczy i że jest wiele innych wydatków i ja absolutnie tego nie neguję. Sam pracowałem w samorządzie i wiem, że każda złotówka się liczy i jest wiele bardzo potrzebnych rzeczy. Natomiast no, tutaj raczej nie przewidujemy istotnych zmian w tym zakresie. No, podobnie jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń, tak, dlatego że no, proszę zauważyć, że tutaj no, jednak ten sektor samorządowy to byłoby aż, powiedziałbym, dziwne, tak, no, gdyby zachować tę formułę, którą dzisiaj mamy, tak, że rządowe kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, na czele którego stoi premier, decydowałoby o tym, ile środków przyznać na wynagrodzenia w urzędach samorządowych, no to przyznacie Państwo, że to rodziłoby też inne ryzyka i ja pewnie, jeżeli coś miałbym rekomendować, to myślę, że można usiąść do rozmów z, nie wiem, czy to wydaje MSWiA, czy to jest rozporządzenie premiera w zakresie wynagrodzeń pracowników samorządowych, żeby utworzyć odpowiednie tutaj modyfikacje w widełkach, tak żeby Państwo mogli rzeczywiście zgodnie z tymi regulacjami korzystać z podobnego mechanizmu, natomiast żeby na to była specjalna pula środków, to nie bardzo sobie taką możliwość wyobrażam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oddaję panu głos. Bardzo proszę. Dziękuję. Jacek Kosiorek, Spirit. Mam tylko w sumie jedno pytanie, które mnie nurtuje od lat. Czy planowane jest w tej chwili zwiększenie ochrony informacji, jakie zbierają telefony komórkowe? Czyli chodzi o to, że w tej chwili brniemy w taki kierunek, że każdy z nas posiada jeden, może więcej telefonów przy sobie i te dane, które są przekładane na język maszynowy, czyli to, co mówimy nawet w tej chwili przy teoretycznie wyłączonym telefonie, które są rejestrowane w systemach operatora, jak również lokalizacja w pionie i w poziomie, na co pozwala 5G i nowsze technologie. Czy planowane jest zwiększenie ochrony tego typu danych, które są no, dość mocno wykorzystywane przez różne podmioty, niekoniecznie w dobrym kierunku? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie ministrze. Ja nie mam takiego przekonania, że można takie dane zgodnie z prawem bez zgody przetwarzać. No może zapisy tego, co się dzieje w Sejmie, co jest w publicznym miejscu, to może tak, ale jak rozumiem, tutaj chodzi o zupełnie inne dane, także takie, które no są pobierane w trakcie tego, jak przebywamy w domu, czy w pracy, czy w miejscu, gdzie powinniśmy mieć możliwość zachowania prywatności. Jak rozumiem, jest w ten sposób, że część dostawców oprogramowania i sprzętu po prostu ma taką politykę korzystania z tego, która na to pozwala. Ale to, Szanowni Państwo, to jest na pewno zagrożenie niebagatelne. Ja bym absolutnie nie powiedział, że to nie jest istotne, albo w ten sposób w tę stronę nie szedł. Natomiast wydaje mi się, że trudno jest, szczególnie na poziomie krajowym,
wprowadzić tutaj jakieś istotne ograniczenia, które byłyby egzekwowalne. Obawiam się po prostu, że bez... No, widzimy na przykładzie DSA, że jeżeli jest konsensus na poziomie Unii Europejskiej, no to jesteśmy w stanie pewne gwarancje użytkownikom internetu zapewnić. Tak? To uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Czy gdybyśmy my jako Polska próbowali regulacje tego rodzaju, które obowiązywałyby wyłącznie w Polsce, przeprowadzić, osiągnęlibyśmy sukces? No, śmiem wątpić. Tak? Myślę, że po prostu ci dostawcy tego sprzętu powiedzieliby nam, to nie będziemy po prostu w Polsce sprzedawać. Tak? Dlatego absolutnie nie bagatelizuję tego, natomiast myślę, że niwą do załatwiania tych spraw jest, czy arena załatwiania tych spraw jest właśnie ta arena międzynarodowa. I tak jak mówiłem, my tego nie zaniedbujemy. Nie tak dawno, nawet można zobaczyć, że w strukturach Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Premiera intensywnie rozbudowujemy ten pion odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Także no, zależy nam na tym, żeby być tam, gdzie jest rozwój tych technologii i żeby aktywnie działać na rzecz tego, żeby dbać o prywatność, dbać o prawa indywidualnych użytkowników, dbać o prawa małych i średnich przedsiębiorców, o których tutaj mówił przed chwilą pan poseł Kapinos, tak? bo to są rzeczywiście takie podmioty, które w starciu z tym wielkim biznesem technologicznym bez wsparcia instytucji publicznych skutecznego są bez szans. To trzeba mieć tego pełną świadomość. Dziękuję. Dziękuję, ale tylko jeszcze jedno takie doprecyzowanie. Pamiętam jedną wypowiedź jednego z dużych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, który śmiał się z mównicy, czy jakby z pulpitu konferencyjnego, gdzie powiedział w ten sposób, że on nawet wie, kiedy klient buty wiąże w mieszkaniu, czyli pochylenie telefonu i że kompas, który jest zamontowany w telefonie, pozwala na wiele informacji, które są dla nas istotne. Wiadomo, że to jest temat trudny i bardzo szeroki i pojawienie się z telefonem komórkowym w danym miejscu też jest analizowane, ale prośba gorąca o też przeanalizowanie tego tematu, bo to jest według mnie bardzo, bardzo istotne, bo komputer możemy włączyć, wyłączyć i on te dane nam albo sprzeda, albo nie, albo ktoś ściągnie te dane, albo nie. Natomiast telefon komórkowy praktycznie działa 24 godziny na dobę. Chyba żaden z nas tutaj przy tym stole, czy z osób przy tym stole nie wyłącza telefon nawet na noc. Także tak mi się wydaje, że to jest temat bardzo trudny i szeroki. Nie chcę zabierać tutaj za dużo głosu, ale dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan minister. No dziękuję. No to jakby... Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za wypowiedź, za odpowiedzi, za przybycie. Bardzo Panu Prezesowi OKO również bardzo dziękuję za przybycie i obecność na dzisiejszej komisji. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny. Zamykam posiedzenie komisji. Do widzenia, do zobaczenia.